Bydgoszcz. Miłośnicy tego miasta lubią je nazywać pomorską Wenecją, od malowniczych kanałów i wybrzeży Brdy. Spokojny, powszedni dzień dzisiejszej Bydgoszczy. To już 29 lat mija od tamtych wrześniowych dni, okrytych dziś ponurą legendą. Przyjrzyjcie się tej uliczce. Rozpoznajecie ją? Oto pierwsze dni września 1939 roku. W parę dni po zajęciu przez oddziały hitlerowskie rozszalał się terror. Dzień i noc masowe aresztowania, uliczne łapanki. Przez szereg dni te ulice były widownią najdzikszych okrucieństw. Bydgoski rynek. Tu gromadzono zakładników, a właściwie skazańców. To samo miejsce rozpoznajemy na dokumentach zbrodni. Rynek był pierwszym miejscem masowych egzekucji. W ciągu 3 dni represje objęły dzielnice Szwederowo, Śródmieście czy Szkówko. Za murem dawnych koszar artylerii właśnie tutaj urządzili specjalny obóz dla aresztowanych. Spośród 5000 uwięzionych Polaków rozstrzelano na miejscu 1500 osób. Hitlerowska gazeta przynosiła kłamstwa o rzekomym polskim terrorze wobec niemieckiej mniejszości i dokumenty prawdziwego terroru. Wyroki sądów specjalnych, zawiadomienia o egzekucjach. W archiwach dokument rzadkiego cynizmu. Cokolwiek robisz dla ojczyzny, dobrze robisz. Dla hitlerowskiej ojczyzny oprawcy mordowali polskich podludzi. Pamiątkowe zdjęcia z Elbstschutzu powołanego wśród Volksdeutschów agentów 5. kolumny. I ich dzieło. Polscy nauczyciele, kolejarze, robotnicy. Te pola pod Fordonem zyskały sobie miano Doliny Śmierci. Tu wymordowano ponad 3000 ludzi. Kreisleiter i nadburmistrz Bydgoszczy Werner Kampe żyje dziś spokojnie w NRF. Dla tych oprawców planowano przedawnienie zbrodni wojennych. Żyją spokojnie w NRF i opływają w zaszczyty ludzie współodpowiedzialni za hitlerowskie ludobójstwo. Prezydent Lübke próbował wyprzeć się tego podpisu. Dopiero ekspertyza międzynarodowa zmusiła go do przyznania się. Budował tylko baraki dla obozów koncentracyjnych, nic oczywiście nie wiedząc, do czego służą. Lübke wkrótce poda się do dymisji, ale nie podaje się do dymisji uzbrojona po zęby Bundeswehra. Chciałaby położyć rękę na broni atomowej. Póki mordercy są bezkarni, póki trwa polityka odwetu i militaryzmu niemieckiego, nie wolno zapomnieć o tamtych latach, o drogo okupionej lekcji historii.